Witam Państwa bardzo serdecznie. Nocka przyspana, powiedziałbym, w takich warunkach znakomitych, jeżeli chodzi o tą część kraju, ale nie wyspałem się w 100%. Wyspałem się tak 7 na 10. Było bardzo zimno, więc musiałem odpalić śpiwór. Kołdra nie dała rady, kołdrę zrzuciłem tutaj. Powiem Wam, że no, temperatura teraz spadła do zera. Do zera i on mówi, ten mój koleżka Sasza mówi, że temperatura w ciągu jednej niedzieli będzie już na minusie. Teraz rzućcie okiem, co się dzieje tutaj za oknem. A po znajomości Wam odsłonię. Takie widoki. Nie ma co ukrywać, trzeba się uzbierać i jedziemy dalej. Zatem moi drodzy, na początek dobrej podróży, dobrego odcinka, łapeczka, ślad węglowy, czyli komentarz, no i rzecz jasna. Później albo i nawet teraz poczta sandałowa, czyli przesłanie odcinka kilku znajomym. Oglądamy. Teraz czas, żeby coś zjeść. Śmiesznie by było, gdybym spotkał teraz tego ziomka, którego wynająłem wczoraj, a później się cofnąłem, bo cena była korzystniejsza. Ciekawe, co ja bym mu powiedział. Nic bym mu nie powiedział, bo ja się tłumaczyć nie muszę, bo ja jestem kierownikiem. Tak jakby w życiu się nie zawsze trzeba tłumaczyć. I stare podlaskie pożychadło mówi, mniej słów, mniej błędów. Pamiętajcie, w podróży to jest klucz. Klucz. Klucz, złoty klucz. Wróciliśmy do tego samego miejsca, w którym byliśmy wczoraj. Miejscóweczka, herbatka. Zaraz wleci. Zielony. Spasiba. Ten koleżko właśnie był w 84 w Polsce w wojsku w 8 miesięcy. Cała sala jest dzisiaj z rana. Zjemy szorbę z krowy i jedziemy dalej. Kolejny raz nie pokazałem Wam, co zjadłem. No dawaj, dawaj. Szefowa się wystraszyła. Proszę. Kultura wymaga. Nie pokazałem Wam, co zjadłem. Zjadłem taką zupkę na wołowinie z chlebkiem. Wypiłem całą karafkę zielonej herbaty i no jest dobrze, no. Czekajcie, że mnie nie potrąciło. I kurde, zapultałem się. Muszę się rozgrzać, bo żeby nagrywać vlogi z rana, to trzeba się rozgrzać. Bo w innym przypadku, jak się nie rozgrzejesz, to głowa tak nie pracuje, jak powinna pracować. Tutaj taksóweczki do Duszanbegu. Proszę bardzo, już się czają na mnie, ale nie jestem taki łatwy. Proszę zobaczyć, jaka ładna maszyna. Niebieski kolor. Gigolak. Co to jest? Tutaj... A, Gigolak 1300. Ładny, ładny okaz. Jakby była dobra cena, to bym kupił i pojechał. Dawaj, Paweł. Nie świruj. Ale tutaj się dzieje, o matko. A tutaj taki wyrąbany hotel? O, ja cię kręcę. To tutaj by ze mnie ściągnęli z 200 zł. Z moją twarzą. Zauważcie jedną bardzo ważną kwestię. Przez tyle czasu, ile jestem teraz w podróży, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, ani razu nie było przypału z policją czy z wojskiem. Totalne zero. Zero. A to już naprawdę coś mówi. Ja już mam takiego nosa do tych samochodów, że ja wiem, w którym będzie autostop, a w którym nie będzie autostopa. No normalnie ja sam siebie zadziwiam. Próbujemy tak ciężarówkę. Mordula nie jechał w moją stronę. O, na przykład takiego definitywnie nie bierzemy. Takiego, o, jak pojechał. Ale zobaczcie tam, 165 km do Hujian. Hujian to starożytne miasto, które odgrywało naprawdę znaczącą rolę na szlaku jedwabnym. Trochę żałuję, że tam nie mogę pojechać. Znaczy mogę pojechać, ale
jest tak zimno, że ja tam bym po prostu zamarzł. 165 w jedną stronę i 165 w drugą, bo musiałbym tutaj wrócić, więc ponad 300 km. No niestety coś za coś, jak to w życiu bywa. Szybko udało się złapać autostopa. Proszę bardzo, ale tutaj górzyste rejony. Tam dalej będzie tunel, o którym wam jeszcze poopowiadam, a tutaj mamy kanion. O, nie chciałbym tam spaść. Surowo, surowo. A zimą to musi być naprawdę trudno. A zdjęć jak zima, śnieg jest? Śnieg? Da. Mnogo? Nie. W tym rejonie mało. Mało. A tam mnogo. A. Zobaczcie, jak wysokie góry. Tutaj szedł jedwabny szlak niegdyś. I wyobraźcie sobie, zobaczcie na to. To potrafi przytłoczyć. Autentycznie. Jestem ciekaw, jak oni robili tą drogę. A skolko lat wże droga zdjęs? 205. Ranzie był stary droga tam. A, 2005. Построили tunel. Да. А, no widzicie. I poszli tunele. Stara droga była tam. 4 godziny dłużej się jechało. To zrobili drogę. Zrobili tunel 5-kilometrowy, który zobaczycie. I co? I no jest krótsza droga, ale zobaczcie, jaka widowiskowa. Jaka, powiedziałbym, no taka, ja się czuję taki mały tutaj podczas tej podróży teraz. Widzieliście, jak na żyletkę samochody się mijają. Też trzeba zaznaczyć, że tutaj pan opowiada, że już jeździł tą drogą w 73, kiedy jeszcze asfaltu nie było, który zrobili Chińczycy. I tutaj normalnie powiem wam, że do Duszanbegu no to cały dzień było trzeba pewnie, żeby przejechać, bo droga była po pierwsze wąska, po pierwsze nieutwardzona, znaczy utwardzona, ale była dziurawa ze względu na szwir, na kamienie, więc no, to było naprawdę duże wyzwanie. W 73 tutaj pan, który skończył właśnie pedagogikę, tutaj nakręcę pana, pedagogikę, a teraz mieszka w Duszanbegu. Kolejne małe miasteczko. Przejazdowe, tak trzeba to określić, bo no, za chwilkę ono się praktycznie kończy. Zauważcie, jak samochody wypchane. Pan mnie zgarnął tylko dlatego, że mu się spać chciało. No i to jest dobry powód, żeby kierownika zabrać. No, z 4000 ten szczyt może mieć. Ale najgorsze jest to, że tutaj latem jest tak gorąco, że nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. A tam prawdopodobnie coś Chińczycy robią. Możliwe, że wydobywają boksyt albo na przykład szukają złota. Bo widać, że się kurzy. Z Kitaja wrzedjęła juda. Na początku myślałem, że boksyt był taki czerwony, ale się okazuje, że to jest węgiel po prostu. Tutaj po lewej stara droga bez asfaltu. Ależ ona musiała iść tam. Kurczę. Oj, myśmy tutaj fiknęli. Tutaj nowa droga. Po lewej stronie stara droga, taka cieniutka nitka. Tutaj po lewej stronie na dole jest stara droga. Zobaczcie, jaka wąska. Tam wyminąć się nie dało się wyminąć. W sensie trzeba było. Jeden musiał zjechać bardzo mocno, żeby się wyminąć. Ale czuję ciśnienie w uszach. No, teraz będziemy mieć z prawej strony widok, ale nie będziemy widzieć tej starej drogi. No, teraz... Samy balszoj podium 18 km. 18... Podium. No. 18 km pan mówi, tutaj do góry będziemy teraz podjeżdżać. Temu czuję taką różnicę ciśnienia. Węgiel wiozą. A jak jest lato, to ten asfalt się robi normalnie pofałdowany. I co z takiej drogi, jak ta droga się po prostu po sezonie niszczy jak nie wiadomo co. Jakby teraz się osypało, to byście kierownika nie zobaczyli już na wieczną pamięć.
Spójrzcie, jakie tu są przestrzenie. Jakby tutaj zawiało, to kierowniczy namiot to by chyba w Afganistanie się znalazł. Zobaczcie, jak ta maszyna pomału idzie. Wyładowano tam przecież jest, no obstawiam, że z około 17-18 ton, może nawet być 20. Kierownik nie byłby sobą, gdyby nie rzucił kamyka. Śru za Polaków. Na szczęście. My tą maszyną jedziemy. Zobaczcie, ile ciężarówek czekających na załadowanie węglem. Tutaj setki tysięcy ton miesięcznie. Zobaczcie, zbliżamy się do tego najdłuższego w Tadżykistanie tunelu, który ma 5 km, który został otwarty w 2005 roku, ale trzeba zaznaczyć, że został otwarty jeszcze nie będąc skończonym. Tworzyła go, tutaj wam opowiem troszkę przed jeszcze wjechaniem, tworzyła go firma z Iranu i w 2014 roku, o właśnie ten, w 2014 roku podpisali dokument, w którym zobowiązali się dokończyć ten tunel i w 2015 roku już otworzyli ten tunel. Jak zobaczycie, no nic nie widać. O kurde, niczego nie widno. O kurcze, 5 km bez światła, nic nie widać. Na czuja. Totalnie na czuja. I zauważcie, że też nie ma systemu wentylacji. Jest jakieś takie oświetlenie w 2015. O kurde, ale słabo. 2015, no nieprzyjemnie, ale czuć też gaz, czuć spaliny, bo nie ma systemu odprowadzania tych spalin. No, czuję, gaz, czujesz to nosem. Wentylacja nie работает. 5000 metrów, jak nie работает, płocho. Naprawdę nieciekawie, a jak tutaj w ogóle światła nie było, zobaczcie, te lampeczki są jako takie. O kurde, w takim tunelu to jeszcze nie jechałem i też trzeba zaznaczyć, że tutaj nie ma asfaltu, nie, jest, nie, to nie jest asfalt, to jest betonowa jakaś wylewka chyba. No, przyznam szczerze, że chyba najbardziej hardkorowy tunel, jakim w życiu jechałem. Nie polecam. Gdyby teraz coś się stało, no zapaliłby się jak jakaś maszyna, tak jak kiedyś na przykład pod Mont Blanc w tunelu, to autentycznie momentalnie w przeciągu tam kilkudziesięciu minut wszyscy by padli. Wszystkie maszyny by stanęły, bo bez tlenu silnik przecież nie może pracować. No, dawaj tam. A to... Bez tlenu silnik gaśnie i bez tlenu no po prostu... Co? Wszyscy by poukładali, ale czuć drastyczną... drastyczny wzrost temperatury. Woda jest, woda był, co turbuj uzliwo. Pan tutaj mówi, że bardzo dużo było przecieków w tunelu wody i normalnie kałuże stały. O kurcze. Przeżyliśmy. Ja cię. No i Tico też przeżyło. Tico, maleńka maszyna. Ale śniegu. Powiem wam, że chyba jedna, zaliczam tą drogę do jednej z piękniejszych dróg, jakimi do tej pory miałem okazję podróżować. Ale też do jednej z najtrudniejszych. No i kolejny. Co to jest? Szkoła?
Hotel. Nie, kafe szkola i ta DU, drożny. A drożna i kompania, tak? Kompania, super. Kolejny tunel i tutaj w tym rejonie, który właśnie oglądacie przez ostatnie kilkanaście sekund, znajduje się zimą najwięcej śniegu. Jak mówię najwięcej, no to mam na myśli nawet, nie wiem, po 10 metrów, bo tutaj bardzo często są lawiny śnieżne. Ja na drogę остался tam 20 km пешком ходил. 20 km. Pan tutaj opowiada, że w 2017 roku było tyle śniegu, że zasypało wszystkie auta. Było 20 metrów śniegu na najwyższym punkcie, tak zasypało, że wszyscy zostawili auta i poszli pieszo. I poszli pieszo po prostu, żeby przeżyć, bo gdyby zostali, to by no nie przeżyli. Ktoś by się zastanawiał, po co takie malutkie mostki, a już wam tłumaczę. O kurczę, co tak szybko? Odpowiedź jest bardzo prosta. W momencie, kiedy jest lawina, to w takim mostku można się po prostu schować, więc to jest taktyczne rozwiązanie tutaj na tym, powiedziałbym, pustkowiu pomiędzy górami. Zobaczcie, ile krów. Widzicie te plamki? O kurcze. Zauważcie dość ciekawe zjawisko, że rzeka powinna płynąć z północy, z południa na północ, a tutaj płynie z północy na południe. Kierunki się totalnie zmieniły. Ciekaw jestem, dlaczego? Dlaczego z północy na południe teraz płynie? Proszę zobaczyć, Hussori. Bramka. Plaza. No. Tutaj już mniejsze miasteczko i widać na jakieś restauracje, są mniejsze domki. O, i chłopaki ze szkoły też wracają. Tutaj bardziej za drzewami, tutaj są takie dacze, w których można sobie oddychać w weekendy, ale trzeba zaznaczyć, że są bardzo, powiedziałbym, bardzo bogate, bardzo ładnie zrobione i baseny, nie baseny, przeróżne właśnie takie rzeczy. Więc tutaj nieopodal Duszanbeku, bo jesteśmy z 25-30 km od stolicy, to ludzie tutaj po prostu sobie, wiecie, budują domki, mieszkają tutaj latem, ale też przyjeżdżają właśnie na weekendy, żeby spędzić z rodziną czas. Wjechaliśmy właśnie do Duszanbeku i tutaj na obrzeżach jest wielki aquapark. Taki przepotężny, bym powiedział, kompleks. Może kiedyś przyjdzie się przyjechać podychać. Witam szanownych Państwa w sercu Tadżykistanu, czyli w stolicy Duszanbek. Niemniej jednak ten odcinek nie będzie już kontynuowany o stolicy, tylko musimy zakończyć tąże część podróży. Moi drodzy, bardzo dziękuję za przeprawę przez góry. Naprawdę, podróż była widowiskowa w doborowym towarzystwie starszego pana, który był nauczycielem. Teraz już na emeryturze od 7 lat, 40 lat przepracował jako nauczyciel. I cóż, zapraszam na kolejny odcinek, który będzie o stolicy. O stolicy zrobimy jeden odcinek, no chyba, że coś mnie zaskoczy, to może dwa.
Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za obecność, za wspólną podróż, ale również uprasza się o ślad węglowy, łapencję, a także o pocztę sandałową. Nie mylmy z pantoflową, chociaż idea jest podobna. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, pozdrawiam z Duszanbe.